Siema, witamy was w kolejnym materiale na kanale Fabryka Kluczy.pl. To jest nowa gra, było SimCity, ale nie martwcie się, do SimCity też wrócimy. To jest Dead Island, skoro 26 kwietnia wychodzi Dead Island Riptide, czyli kolejna produkcja od Techland. To warto przypomnieć sobie tą pierwszą część i oto pięknym widokiem zwłok i pięknym widokiem Ratcheta. Dzień dobry. Który tutaj się kręci wokół własnej osi. Zaczynamy ten odcinek. Wiesz, tutaj tak widok tutaj na naszą piękną okolicę. O tak. Bardzo ładna okolica. Tak. Stamtąd przyszliśmy, o stamtąd. Żeby nie było, to jest prawie początek gry, ponieważ początek gry pozwoliliśmy sobie sami przejść, bez waszej wiedzy. Także kontynuujemy całą przygodę, nie wiem gdzie my jesteśmy, gdzieś na etapie palenia tych zwłok. Jeszcze tak. Nie mamy benzyny, nie mamy samochodu, nie mamy nic. Dopiero dobiliśmy do, nie wiem co to jest, lifeguard. Zapomniałem polskiego odnośnika. Wieża ratowników. No właśnie. Okej, ty masz chyba jakąś misję z tego, co mi tu tak, mówiłeś. Tak. Follow me, my soldier. Idziemy. Ale tu masz do wykonania misję, czy do wzięcia? Do wzięcia i do wykonania od razu. Zobaczy zresztą. O, tutaj pan krzyczy. No dobra, poczekaj, to ja wyciągnę swój zarobisty nóż i zaraz tutaj wszystkich potnę. I try. Wielkie dzięki do dzieła. Czekaj. Ty masz podkolanówki. Mam czy nie? No masz. Okay. Zobaczysz na materiale. Uwaga, będę się wbijał. Nie, czekaj, jeszcze nie. Nie wziąłem z tego, nie ubrałem się. No poczekaj. Rdzawa rurka zepsuta. No to co ja mam teraz zrobić? Stać tymi drzwiami tutaj? Trzymać za klamkę? Dobra, idziemy. Uwaga, spróbuję się wbić na raz. Raz, dwa, oczywiście trzy. Nie trafiło. Go, go, go! Go, policja, W11! Anna Potaczek! Na ziemię! Na ziemię! This is Sparta! To było szybkie. Czekaj, zapalę żarówkę, bo nic nie widzę. Skąd się zapalił żarówkę? Ach, ta przyjemna muzyczka, która u ciebie też pogrywa to pianino, czy co to tam jest? No chyba tak. To coś. Takie smutne, co nie? Że o, wszyscy zginęli, tylko my przeżyliśmy. O, jak smutno. No niestety. Tak czasem to bywa. No dobra, koleś, tutaj już masz otwarte, możesz sobie wejść. Musisz z nim zagadać. Nie, ja muszę zagadać. Zabieraj kasę. $31 nam dał. Poczekaj, bo ja mam punkty do rozdysponowania. Ale mogę tylko oddać. Połaź jeszcze po tych wszystkich tych, bo ja przed chwilą jak dołączałem do ciebie, tutaj wcześniej łaziłem. Co? Dobra, ja sobie rozdysponowałem punkty, czyli w zasadzie dość szybko mi to idzie. Tu jest sklep u tego Wayne'a, jak chcesz coś zhandlować, wiesz? Wiem, widziałem. Ja wejdę tu do kibla, bo może coś tu być ciekawego. Bierzemy wszystkie misje, widzę, że już tu przeszperałeś. A bierz, tylko nie bierz głównej, chyba że już główną ktoś wziął. To znaczy? Bo jak weźmiemy główną, to nie będziemy mogli tych pobocznych wykonywać. A która jest ten? Poczekaj, zaraz luknę. Zadania mi dla zabicia czasu. Coś tu mam. Pieniądze. Współgracz. Mike i Dominik potrzebują twojej pomocy. Porozmawiaj z Simonem. Nie wiem. Zaginiona. Mamy tu już tych misji pobocznych, jak widzisz. Aha. Na antenie. Z prochu powstałeś. Poczekaj, proszę, może tą zaginioną zobaczymy. Tylko ona jest w ogóle gdzieś zaznaczona, czy jak to z tymi misjami jest, bo ja nie ogarniam. Ja mam zielone do pojęcia. Znajdź Mike. Rzućmy okiem. Idź do latarni, no to ja wiem gdzie jest latarnia. Znajdź 4 części w pobliskich samochodach. Afgan? Co tam jest? Śledź zadanie, nie mam opcji w ogóle śledzenia zadania. Też nie mam, próbowałem kliknąć. O co tu chodzi? O jest, coś się pojawiło. Co? Poczekaj, wziąłem sobie na antenie i się pojawiło. I musimy iść tam. No to idź. Ale do anteny jest kupę drogi, nie będziemy tam szli na piechtę. Poczekaj, a części do samochodów mi się pojawią? Nie wiem. W ogóle ile mam nieodkrytego, ty? Ej, spora ta mapa jest. Nic mi się tu nie pojawiło, w ogóle kompletnie nic mi się tu nie pojawiło. Dziwne. Mapa jest spora, tam jeszcze są ten, jakby miejscówki, że do miasta potem się dostaniemy i tak dalej, więc... Zobacz, jaka tu jest zarobista reklama w ogóle. Właśnie spostrzegłem chwilę temu siedząc. Nie wiem, czy słychać to, co teraz słychać, ale za chwilę... Miejmy nadzieję, że nie będzie słychać. Za chwilę się zdenerwuję. O, jest, musimy iść, zaznaczyło mi się, chodź. Aha, no dobra. Tutaj jest jedna część samochodu. Czekaj, za chwilkę wrócę. Musiał uciszyć kogoś. Psa.
chwilę, zaraz wracam. Czyli mamy powtórkę SimCity. Dobra, zebrałem pierwszą część, więc zakładam, że będziemy musieli iść tam w górę. Ale poczekamy, zanim Ratchet wróci. Ja zobaczę, czy czegoś tu ciekawego nie ma. Chyba nie nawet. Tu jest garaż. Wow, pies się chyba zdenerwował na Ratcheta. Wyeksmitowałem psa na dwór. Brzmiało to, jakbyś sam zaczął na niego szczekać. Dziwnie brzmiało być może, ale musiałem podskocz go... i kopnij. O, dobra, mamy to. Zobaczysz to na materiale, jak to wygląda. Ciekawiło mnie właśnie wtedy, bo ty też tak, jak w tym basenie siedzieliśmy. Podskoczyłeś. No właśnie, to wygląda po prostu trochę śmiesznie. Czekaj, bo tu ktoś siedzi na ławce. Zapytaj go, czy się dobrze czuje. Oj, nie, ona się nie dobrze czuje. Nie czuje się dobrze, ta babka też nie czuje się zbyt dobrze. Ła, jak Chuck Norris człowieku z powietrza, jeszcze ją potknie. Czekaj, klas. Też masz tasak? Ej, czekaj, bo mocny... jeszcze żyje. Ej, mocny kij baseballowy. Mocny kij baseballowy, kto wymyślał te nazwy w ogóle? Nie wiem, czekaj, są fajne. Tutaj, tutaj jest, masz w ogóle, zaznaczyłeś sobie tą misję? Nie. To zaznacz sobie, to będzie ci się pokazywać, gdzie są jak te tam, jak się zaznacza tę misję? Zadania. Zadania, poczekaj. Którą zadania misję? I tam wskrzeszenie Łazarza, czy coś w ten deseń. Śledź zadanie? Nie, jak się... Kliknij po prostu nią i wyjdź. Szybko, bo idzie do ciebie zombie. Jak mu pokracznie sprzedałeś kopa, to nie mam pytań. Kurde, moja postać się zmęczyła. Amas. Wiesz, że u mnie w ogóle kopiesz w drzwi tego samochodu? A ten zombiak leży totalnie obok? Już zaznaczyłeś sobie tą misję? Tak. No to masz teraz tutaj zaznaczone, co nie? No. Alarm się włączył chyba. Lepiej, żeby się nie włączał ten alarm. Ale przecież... Bo mnie nic nie wyje. A nie, wyje. W tym samochodzie? No w tym samochodzie. Idziemy. Ale jakieś tak trochę śmiesznie. No tak trochę cichutko. Znaczy, z tego co kojarzę i z tego co... O, ktoś kogoś je. Życzymy smacznego! A teraz nie przerywajmy mu w tej konsumpcji. Goddamn. Ale mu nie trafiłem w ogóle w niego, to nie mam pytań. Czekaj! To, moje ulubione! F. To ja mogę rzucić, bo mam nóż. No to rzucaj. Ale to co mam rzucać, jak tu nikogo nie ma? Bez sensu. A nie, wstał. Ale zostaw mój nóż, zostaw. Trochę się nad tym zbierałeś, ale tu... To jest mój ulubiony nóż. Jaki? Jak on się nazywa? Łamliwy nóż nurkowy. Adrian? Co? Nie chciałbym ci przerywać twojego wywodu. Komicznie wręcz wygląda. Biegniesz nagle, podskok i hop. Kop z buta. Ja jestem Chuck Norris. Widziałeś to? W ogóle jak oni uderzają, to z tego, z drugiego widoku to wygląda naprawdę masakrycznie. On nagle tak ciach, ciach i koleś leży. Poczekaj, jeszcze raz patrz. A tu jeszcze jeden idzie. Czemu on nie upadł? Pomogę ci. Złamałem mu chyba rękę. Nie wiem. Jak wbiłem mu nóż. Chodź, jeszcze jedną część do samochodu musimy znaleźć, bo chyba mamy już trzy, co nie? Jeju, te zombiaki chyba tam będą się respawnować non-stop. Tam, z przodu, tam, przed nami. Z tyłu też idzie jakaś kobita za nami w bikini chyba. Tego gościa kopnę na wszelki wypadek, widzisz, obudził się. Karetka. Raczej pojazd. A, karetka. Czemu się nie chciało? O, chciało się. To ty się pobaw... Nimi? Miło? O, już, czuję tutaj trochę... Lecę! Są odosobnione. Czekaj, bo moja postać się zmęczyła. Gdzie jest mój tasak? Jeju, biją mnie w krzakach. Zobacz, jacy zboczeńcy. Ej, ja leżę. Przewróciłeś się? No. Ahaha, w spowolnionym tempie odciąłem mu głowę. Aż moja postać się zmęczyła. Ona za długo, za szybko się męczy ta postać, ale mam nadzieję, że potem im większy level to... Oh. Słyszałem jakieś strasznie. Wymaga umiejętność otwierania zamków, poziom drugi. Masz taką umiejętność? Nie. To lipa. Kurde, zombiak wyszedł z pod samochodu. Perzeć!
Jak to wyglądało, to nie chcesz wiedzieć. Nie chcę wiedzieć. Zresztą zobaczysz. No. Dziwne, jak się oddalę, to nad nimi latają ten muchy, ale jak podejdę bliżej, to już tych much nie ma. O co tu chodzi? Ja z daleka widzę. A, jak podejdziesz ja bliżej. Ja też widzę z daleka, ale jak podejdę bliżej, to ich nie ma. Są. Tu. Znaleźliśmy tą trzecią część do tego samochodu, czy tak, nie? Możemy wracać. Znaczy czwartą. No, możemy wracać. A właśnie, to w ogóle wspominałeś, wracamy. Dlaczego nagrywamy Dead Island? Nie chodzi o ten. O co? Nie chodzi mi o to, że niedługo wychodzi nowa część tej gry. To nie wiem, jeden, to jeden z widzów do nas napisał, że żebyśmy przestali grać w SimCity. A, ale nie przestaniemy grać w SimCity, dalej będziemy kręcić SimCity, ale tak już od czasu do czasu. O, flaszka. Mieliśmy nagrywać dzisiaj SimCity, ale okazało się, że jednak Fraps ogarnął The Thailand i gramy. No, jednak mu działa. Jednak działa, chociaż powiem wam, że jak wyłączę nagrywanie, to moja postać się nie rusza, ale... Jak nagrywam, mogę, jak nagrywam, to mogę chodzić i zabijać, więc... A to tylko i wyłącznie dla was. Rabbit nie będzie grał w ogóle w tą grę, bo się nie będzie mógł ruszać. Proste i logiczne. Tak. Nie rozumiem tego. To jest w ogóle jakieś... Dla mnie czarna magia, jak to wszystko funkcjonuje ze sobą, ale skoro no, tak, to jakoś spróbuję to przeboleć i... Mam nadzieję, że to wszystko będzie okej. Okay. No stoi ten koleś, wygląda na uśmiechniętego, albo na zdziwionego. O, macie szczęście. No, ej! Nie chcę z nami rozmawiać. Dajesz mu? No dałem mu, ale coś nie ogarnęło. O, już zadziałało. W ogóle on mówi do mnie, ale nie patrzy na mnie. Co to jest w ogóle za jakaś... Idź pan stąd, bo normalnie nie mogę na ciebie patrzeć. Mówi, ale nie mówi. O to, o czekaj, naprawię właśnie, przy okazji sobie naprawię tutaj ten, mój tasek. Napraw. Ja też sobie naprawię, dobry pomysł. Bo mój łamliwy nóż nurkowy się trochę popsuł i 29% tylko miał. Kurde, opłaca się w ogóle na ten, tuningować łamliwego tasaka? Czy nie? Jak myślisz? Nie wiem. No, dobrze. Ej, po co mi dwa razy... Łamliwy, prowizoryczny tasak. Musimy się tam wrócić, tam był ten młotek. Gdzie? Na dole, na plaży, w którejś chatce był młotek do wzięcia. Ale taki... Lepszy. Dobra, poczekaj, rzućmy okiem na zadania i zostały nam w tym momencie jeszcze trzy zadania poboczne. Jeden jest, idź do latarni morskiej i porozmawiaj z Mike'iem. Nie, idź do latarni morskiej i przynieść z niej wzmacniacz sygnału. A drugi jest z prochu, porozmawiaj z Mike'iem. Który to jest Mike? O, sam siebie słyszałem. Tam. Tam jest Mike. Mike chyba tam przy tych zwłokach jest. Mhm. I znajdź Maggie, ale nie wiem, gdzie jest Maggie. Tu jest Mike? Nie, to jest Jack. Nie, Mike jest tutaj. Na dworzu, przy zwłokach. A, widzę. Dobra, idę. Biegnę, poczekamy jeszcze bardzo. Na Ratcheta, żeby go nic nie ominęło. Mike będzie chciał ode mnie ten, od nas... benzynę. Paliwo, żebyśmy spalili tych mośków. Dobra, z prochu powstałeś. Przynieś paliwo ze stacji benzynowej, żeby spalić zwłoki. Poziom trudności bardzo trudny, nagroda 900 punktów doświadczenia, plus koktajl Mołotowa. Uwielbiam koktajle. Z palenką. Okej, jeszcze walnąłem mocno w spację, żeby podbić całą ten, tylko czekaj. Ten koleś już naprawił ten samochód, czy nie? Naprawiaj to, grubasie. Kultura, co nie? Nie chce nam pomóc. On nie no, kurde, on powinien naprawić ten ale... samochód. To zobacz, gdzie my musimy iść, widzisz to? No. Rzuć okiem na mapkę. Rzucam okiem. Gdzie? Oj. Punkt kontroli. Ale my tutaj jeszcze nie odkryliśmy tego, jeju. Gdzie ty tu? Tu w ogóle baseny są, widzisz, obok? Mhm. A, bo tu jest ten hotel, a do hotelu to się dostaniemy. Nie, tu też jest droga do hotelu. Mhm, bokiem tędy. Nawet krótsza. Można dojść. No. To chodź, tędy. Ciekawe, czy nas tutaj przepuści. Ha, 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 będę pierwszy. Będę. Jaki śmieszny biegasz. Zobaczymy, jak ty biegniesz. No, biegnij. Patrz, 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 patrz! Patrz, is Sparta! Z tyłu cię jakiś wziął. Kolejny poziom umiejętności. Kolejny poziom doświadczenia chyba, co nie? No, raczej chyba tak. Dostałem jakieś... Coś dostałem.
chyba jakiś achievement. Co ty takich kopiesz? To są tylko zombie. Wszystkich kopiesz, odcinasz w ogóle w dupę i jak kopną, idę stąd. Nie wiem czemu, ale to mi się bardzo podoba. Tak przyjemnie, wiesz. Ej, ładny ten budynek. A tym przypadkiem nie tutaj zaczęliśmy tę grę? W tym hotelu? Co? W tym hotelu przypadkiem tak, zaczęliśmy? Tak, w tym hotelu zaczynasz grę. Mhm. Wyzwanie ukończone, dusza towarzystwa, bo okradłem już tyle osób, fajnie. Mam 2 punkty doświadczenia. Kopacz zwiększa szansę na trafienie krytyczne podczas kopnięcia. O, to mi się podoba. Jeszcze jedno sobie mogę dodać. Sztuka przetrwania, bumerang, szansa na odzyskanie rzucanej broni 15%. A, właśnie. Ja coś czuję, że to ten... Wciskasz U, jak chcesz punkt umiejętności rozdać. Ty, coś tutaj, ktoś gada, słyszysz? Aha, tutaj, czekaj. W środku. Jak ty żeś tam wlazł? No tutaj gada. Jak widzisz jakiegoś zombiaka, to weź go kopnij od razu. Bo jak kopniesz go, to on się wtedy budzi i... możemy wyeliminować na tych, którzy mogą nas potem pogryźć. On się nie ruszy. Tak w ogóle to też... dzisiaj czasu pilnuje Ratchet. Ja. Więc to od niego zależy. Zobacz, zjeżdżalnia. Juuu! Klap. Klap. Klapu klap. W ogóle woda to jest chyba najlepszy tutaj... motyw do walki. Gdzie są jakieś zombiaki? O, idą, patrz. Jak na zawiołanie. Jeden i drugi. Jeden się utopił, drugi również. W nowoczesny sposób. Patrz, gramy w piłkę. Wodną? Kopnij mi. Ale miałeś mi kopnąć. Kopnąłem w ciebie. Teraz też kopnąłem do ciebie, a ty widzisz, nie umiesz grać. W ogóle ta piłka jakoś tak dziwnie leci. No tak przeskakuje u mnie w ogóle. O, druga zjeżdżalnia. Co on robi? Tańczy breakdance'a. Co z nim robimy? Ja biorę rękę. Ja biorę nogę. W głowę. O, patrz, ona ma coś w ręku. Już chyba nie. Już chyba nie. A, to było soczyste. Mięsne. Ktoś, kto będzie to oglądał, będzie przerażony. Matko Boska, odciął mu głowę i mówi, że to jest soczyste. Trzeba będzie ten, jakiś dać znaczek, że to jest od wieku, od 18 lat, nie? Myślisz, że ktoś to przeczyta? Teoretycznie. Napiszemy, że jeżeli nie masz 18 lat, musisz zamknąć oczy. I słuchać tylko odgłosu. Wepnę go do wody. Dwóch prezenterów. Moja postać się zmęczyła. Fajnie, z przewrotką. Patrz. 15 punktów, utopił się. 36 punktów doświadczenia do... Co mu się dzieje? Nie wiem. W ogóle jemu punkty doświadczenia, znaczy punkty ten, życia zabiera wcześniej niż ty kopiesz. Czyli wiesz, zabiera mu punkty, a potem ty kopiesz. Domyślam się. W ogóle co my tu zwiedzamy? Coś mieliśmy wykonać chyba, co nie? Chyba tak. Ej, ciemne chmury idą. Będzie padać. Ciemne chmury nad banuj. Niedobrze, niedobrze. Nie banuj, nie banuj. O. Ej, ty, jakiś tam bóg jest graficzny. Nie, a nie, jednak nie. Dobra. Jak biegłem z daleka, to... wzywaj imienia Pana Boga na darem. Chciałem kopnąć piłkę, ale mi nie poszło. Biegną ty, zobacz ciebie. Tutaj, jak jest zjeżdżalnie. A, nice. Adrian, za to. Co jest? Nie, już nic. Widzę, że masz grupkę fanów. Let's dance. Ja nie mogę ich zabić. Poczekaj, bo ja też mam tutaj grupkę. Chcą ode mnie chyba wziąć jakiś autograf, ale ja dzisiaj nie rozdaję autografów. No nie, jeszcze wstanie. Top się! No. Uuu, idzie truparz. Goddammit, nie mogę wyjść, bo mi to jakiś parasol zasłania. Punkty. Dbałość o droid. O, atak z wyskoku! Tak. Jak to? Nie wiem, czemu wziąłem wiosło. Po co ci wiosło? Wezmę nóż. Panie, musimy coś zrobić, bo nie będziemy tak chodzić wokół tego. Gdzie są zadania? No dobra, na moje 20 minut minęło. Na antanie. Już u ciebie 20 minut minęło szybko.
Bawisz się we mnie? Dobra, poczekaj, to jeszcze go zabiję, płytnę i w ogóle. I tym takim trochę nierozgarniętym materiałem zaczynamy The Thailand. To byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku, to był Ratchet. Proszę go zobaczyć, jak wygląda Ratchet, proszę się przyjrzeć. Jedno oko mu ma kaprawe, ale... Co mi się robi? Coś ci się z okiem dzieje, ale nie chcę wiedzieć, co? Tobie się coś z ręcami robi. Z rękoma. Z ręcami. Z ręcami, ja mam ręce. Ty masz ręce. Ty masz rąki, nie ręce. Dobra, kończymy. Dzięki za uwagę, to był Ratchet. Cześć, czołem. I Afgan, na razie. Na razie.